widzą Państwo te tłumy tu z tyłu, to niestety nie na brydża. Tak, proszę Państwa, kwiaty też nie są dla Neny, tylko na ceremonię zamknięcia, a te tłumy, które Państwo widzicie na dziedzińcu pod Iglicą, na placu pod Iglicą przed Halą Stulecia, przyszły na festiwal piwa, a nie brydża. Ale kibiców na brydżu też mieliśmy. Renato, zakończyłeś właśnie Mistrzostwa Świata. Zakończyłam. W parach mixtowych. Tak, pierwsze moje mistrzostwa. Pierwsze twoje mistrzostwa. No, jak, świata. Jak wrażenia? No super, to jest strasznie fajna przygoda, w ogóle to wszystko było ekstra zorganizowane, hala jest piękna, Wrocław jest super i no i mistrzostwa. Jestem strasznie szczęśliwa, że przebrnęłam eliminację do półfinału, a i do finału. W finale to tak troszkę osłabłam już, ale strasznie się cieszę, że wygrałam. Do you like Wrocław? Oh, I love it. It's such a beautiful city and the ambience is so nice. I see happy children everywhere. I see young people having fun in the streets. It's a beautiful city. I totally love it. Great venue for a bridge tournament also. Panie prezesie, dwa długie tygodnie we Wrocławiu. Jak pan to przeżył? Nie tak źle, nie tak źle. Dużo emocji, dużo ciekawej walki na absolutnie najwyższym światowym poziomie. Medale, za chwilę wręczamy już te ostatnie medale. Znowu Polacy zostaną udekorowani, także dużo przy okazji szczęścia i zadowolenia. Myślę, że mistrzostwa udane. Około 1500 zawodników z ponad 50 krajów. Duże także zainteresowanie wielu odwiedzających, obserwujących także przez internet. Ja jestem bardzo zadowolony. Thank you very much, Mr. President.